końcu odzyskać moją paczkę. Po dwóch tygodniach w końcu do mnie dotarła. Dotarła po tym, jak kilka dni temu udałem się do urzędu celnego z zapytaniem, gdzie ona jest. Tam na miejscu wszyscy mnie zapytali, czy mam list, z którym muszę się zgłosić, aby wykazać jakieś dokumenty do paczki. List dostałem dzień po tym, jak się do urzędu celnego wybrałem. To jest wycieczka 1,5 godziny ode mnie, w jedną stronę. No i tak mi się udało, panowie uznali, że wyślą mi paczkę, tu już ona do mnie przyjdzie, no i kilka dni później ona już u mnie faktycznie była. Ja za tą paczkę zapłaciłem, tutaj widać, $160. I ona faktycznie dosyć szybko dotarła do Polski, ale na urzędzie celnym była 2 tygodnie. No i tam na miejscu dowiedziałem się, że to jeszcze nie koniec, ponieważ muszę opłacić podatek, cło, za paczkę. No i zobaczmy, co w tej paczce jest. Dlaczego muszę zapłacić aż taki podatek od tego? Jak widać, nie była otwierana. Ja tu nic nie robiłem. Zobaczmy, co w niej jest. Zaznaczam tylko, że zapłaciłem prawie 500 zł za tą paczkę i 360 zł kosztowało mnie to, żeby ją faktycznie już mieć tutaj w ręku. No co my tu mamy? Jest tutaj moja stara zbroja. Są tutaj moje stare buty, które jak widać są już troszeczkę podniszczone i poprzecierane. Jest tutaj mój kask 16-letni. Jak widać jest już mocno styrany, bo używam go naprawdę od dawna. Ale że dbam o rzeczy, to już ma 16 lat, jeszcze mi służy. A, no i dalsze część zbroi. Jak widać, również jest już mocno zużyta. Tu jest ta kurtka. I stare, też już mocno poprzecierane, niemalże 8-letnie rękawiczki. No i tak, dlaczego została naliczona opłata na tą paczkę? Ponieważ ja ją ubezpieczyłem. Gdyż to jest standardowa procedura, gdy wysyła się paczki powyżej $100, po prostu się je ubezpiecza. Tak to w Australii działa. I za to ubezpieczenie również zapłaciłem. I pan z urzędu celnego powiedział, że gdybym tej paczki nie ubezpieczył, to bym jej. To nie byłoby tego problemu, ona by była od razu u mnie w domu. Natomiast. Prawdopodobnie gdybym ją zgubił, gdyby paczka gdzieś się zagubiła, no to wtedy dostałbym tylko $100, a jak widać, no trochę tego sprzętu jest dla mnie ważny i potrzebuję go i no za $100 nie byłbym w stanie tego kupić. Pan z urzędu celnego powiedział, że jeżeli zaniżyłem wartość, to jestem oszustem i chciałem pocztę oszukać, to prawdą nie jest, no bo gdybym chciał $500, ona tyle została ubezpieczona, no to przecież nie jechałbym do urzędu celnego i nie starałbym się tej paczki ze wszelką cenę odzyskać. I nikt tak naprawdę nie zobaczył tutaj paczki, nikt nie sprawdził, że ten sprzęt jest stary, tylko na podstawie tego ubezpieczenia została ta kwota wyliczona, którą musiałem tutaj zapłacić, ten podatek. Pan z urzędu skarbowego powiedział mi, że paczki nie powinienem wysyłać, że trzeba rzeczy zabrać ze sobą. To samo zresztą usłyszałem w urzędzie celnym, że paczkę trzeba było po prostu wziąć ze sobą, a nie wysyłać pocztą. Polską. Pocztą polską, tak. Nie rozumiem tego, dlaczego moje rzeczy, które zebrałem ze sobą do Australii i które teraz jakby zwożę z powrotem tutaj, bo zaraz wyjeżdżam, bo są rzeczy moje do pracy, dlaczego od tych moich starych rzeczy, bo naprawdę większość ma po 16 lat, musiałem zapłacić podatek, aby tą paczkę odzyskać. Ile zapłaciłeś podatku? 360 zł zapłaciłem podatku. Za twoje rzeczy. Za moje rzeczy, a wcześniej zapłaciłem prawie 500 zł za paczkę. I uważam, że troszeczkę to niesprawiedliwe i nie powinno tak być. Pan z urzędu celnego powiedział, że paczki nie giną i niepotrzebnie ubezpieczałem i tylko dlatego jest narzucona ta kwota została. Tam jest, liczę na to, że ktoś pozytywnie rozpatrzy moją sprawę, ponieważ uważam, że doszło tutaj jakiegoś takiego błędu. No i dziękuję, pozdrawiam.